Cześć wszystkim. Dajcie Cześć. znać, czy nas słychać i widać, bo to jest standardowe pytanie na każdym webinarze. To macie czat na dole, jakbyście mogli napisać, czy nas widać. Tak, ok. Marcin, cześć. Krzysztof, ok. Cześć. Cześć, cześć Dawid. Ok, zbieracie się powoli, super. Dobra. Witajcie w takim razie na webinarze na temat komunikacji mobilnej w e-commerce. Dzisiaj jest z nami ekspert w tym temacie właśnie, Błażej Pawlar, serwer SMS i on właśnie opowie nam, jak zwiększyć sprzedaż w waszych sklepach właśnie z wykorzystaniem komunikacji mobilnej. Cześć Błażej. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie i witam was wszystkich. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką dzisiejszego spotkania. Super, że cały czas przybywacie. Poczekamy jeszcze chwilę na spóźnialskich, a ja opowiem ze spraw technicznych, jak to wygląda. Ten webinar jest nagrywany. Link do tego webinaru dostaniecie za około tydzień na waszych skrzynkach mailowych. Ten link z nagraniem najpierw trafi do was, a potem na naszego YouTube'a, gdzie będzie ogólnie dostępny. Wy macie po prostu pierwszeństwo w zobaczeniu tego nagrania. Potem wam wyślę link tutaj na czacie do YouTube'a naszego. Zobaczycie poprzednie webinary, będziecie mogli nas śledzić. Błażej natomiast przygotował dla was prezentację, przede wszystkim dla właścicieli sklepów internetowych, specjalistów e-commerce, zarówno tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Ja mam nadzieję, bo już widziałam tę prezentację, że dostarczona wiedza i inspiracje zostaną wykorzystane przez was, myślę, że nawet zaraz po webinarze. Jeżeli będziecie mieli pytania po prezentacji, Błażej na pewno na nie odpowie. Zapisujcie je proszę tutaj na czacie, ja postaram się je wyłapywać. No a teraz zostawiam was z Błażejem, który pewnie już nie może się doczekać, żeby wam przedstawić tę wiedzę. Błażej, scena jest twoja. Super, dzięki. Dobra, witam was jeszcze raz serdecznie na tym webinarze. Postaram się krótko powiedzieć o tym w ogóle, po co te SMS-y, po co ich używać w sklepach internetowych, jak one są skuteczne. No i pokażę też przede wszystkim, jak historycznie to wyglądało, no i jaka przyszłość nas czeka, jeżeli chodzi o komunikację mobilną. Na paru case study pokażę też, jak możecie szybko zaimplementować takie mini zmiany, które doprowadzą do tego, że wasza sprzedaż pójdzie w górę. No i jak organicznie budować sobie bazę kontaktów, bo baza kontaktów w ogóle, czy to maili, czy SMS-ów, jest dzisiaj na wagę złota, mimo tak ogromnego wzrostu mediów społecznościowych oczywiście. Więc zaczynamy od pierwszego slajdu. Ok, SMS-y są z nami teraz już od prawie 30 lat. Początkowo, no, w zasadzie wszyscy znamy te SMS-y, wysyłaliśmy je raczej prywatnie, bo taki był sens komunikacji SMS-owej. Natomiast po jakimś czasie biznes zauważył, że one są bardzo, bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o kontakt z klientem, czyli na zasadzie firma-klient. No i widzimy, że od 2017 roku, no 2016, 2015 oczywiście też, cały czas były mocne wzrosty ogólnych wysyłek SMS-ów na całym świecie. Jaki jest powód tego? No przede wszystkim rozwój cyfrowego świata. Mamy coraz więcej sklepów internetowych. No i w ostatnim czasie zaskoczyła nas mocno pandemia. Wszystkie możliwości takiego osobistego kontaktu były praktycznie zablokowane albo poblokowane. Nawet urzędy zaczynały wysyłać SMS-y i załatwiać pewne sprawy w internecie. No i zapotrzebowanie na taki kanał komunikacji, który szybko trafia do użytkownika i firma albo instytucja ma też pewność, że użytkownik odczyta treść, no zapotrzebowanie na taki kanał komunikacji rósł. No i widzimy jak na dłoni, że te wzrosty są bardzo duże i Google prognozuje, bo to są akurat prognozy Google'a, prognozuje jeszcze większy wzrost w kolejnym roku, czyli 2023 w porównaniu z 2022 rokiem. 3,5 biliona wiadomości, to jest taka, tak szacuje Google, tyle wyślemy globalnie SMS-ów na naszym świecie, na świecie. Czyli to jest wzrost o 25%, jeżeli chodzi o prognozę 2023 do 2022. Jeżeli chodzi o samą skuteczność, to SMS-y są bardzo skuteczne. Generalnie użytkownicy je bardzo polubili. Według naszych danych,
popatrzcie na dane, które przeprowadziliśmy jakiś czas temu, chyba 2 lata, jeżeli kojarzę, no to zbadaliśmy i firmy, spytaliśmy firmy i użytkowników, co tak naprawdę sądzą o SMS-ach, jak porównują SMS-y z innymi kanałami komunikacji. No i okazało się, że aż 93% firm wskazuje SMS marketing jako skuteczne narzędzie wspierające sprzedaż. No i konwersja w ogóle jest satysfakcjonująca, a open rate SMS-ów według badań Samsunga to jest 98%. Więc w zasadzie, jeżeli wyślemy tego SMS-a, no to użytkownicy go otwierają. W porównaniu z innymi kanałami komunikacji, takimi jak e-mail czy push, no wiemy dokładnie, że tak nie jest. Tak, jeżeli dostajemy maila, no to niekiedy może go tam zostawimy w skrzynce i zobaczymy później. Natomiast jak dostajemy SMS-a, no to jest bardzo, bardzo duża szansa, że faktycznie go otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. Jak wyglądała ta komunikacja kiedyś, jak wygląda dziś, no i jaka jest przyszłość komunikacji mobilnej? Marketing to nie jest, znaczy komunikacja SMS to nie jest tylko komunikacja marketingowa. Zdecydowana większość komunikatów, które są wysyłane teraz, to są notyfikacje albo notyfikacje połączone z marketingiem. Tak nie było zawsze oczywiście, tak? Wcześniej, kiedyś, 10 lat temu, 9, 8 lat temu, bulkowych treści, czyli takich typowych, że bierzemy, nie wiem, jakiś rabat i wysyłamy do naszej grupy odbiorców wiadomości, takich komunikatów było 80%, a tylko 20% około to były faktycznie notyfikacje po pewnych zdarzeniach. Czyli nie wiem, kupiłem coś w sklepie internetowym i dostaję SMS-a o tym, że mój produkt jest w drodze. Kurier otrzymał mój produkt, no i przyjedzie z nim za, nie wiem, za 30 minut. Otrzymuję SMS-a z prośbą o potwierdzenie, czy na pewno ten termin, nie wiem, o godzinie 16 jutro mi pasuje, czy kurier o tej porze może do mnie podjechać. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o komunikację SMS teraz, no to mamy wprost proporcjonalnie odwrócona sytuacja. Czyli 70% albo prawie 80% już treści wysyłanych to są notyfikacje po pewnych zdarzeniach, no bo wzrost e-commerce, pandemia i tak dalej, a tylko 30 albo nawet już poniżej 30% to są faktycznie bulkowe treści. Więc my trochę z tego marketingu przeszliśmy na taką komunikację bardziej personalną. I to są te SMS-y, których faktycznie oczekujemy, tak? Bo to jest na przykład przypomnienie o wizycie u dentysty. To jest przypomnienie o odnowieniu ubezpieczenia na życie, na przykład, czy tam na samochodu, no bo to ubezpieczenia na życie nie, ale na przykład samochodu, albo przypomnienie o jakimś ważnym wydarzeniu, nie wiem, odbiór tablic rejestracyjnych i tak dalej. Więc to są faktycznie treści, które chcemy otrzymać. No jak ta komunikacja ma wyglądać w przyszłości tak naprawdę, tak? No bo SMS to jest standardowo 160 znaków, znamy go bardzo dobrze od prawie 30 lat, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast przyszłość komunikacji mobilnej to jest przede wszystkim RCS, nazywane niekiedy SMS-em 2.0. I tu już pierwsze testy przeprowadziliśmy właśnie z firmą Rainbow i za jakiś czas RCS-a wprowadzimy na polski rynek. Jak widać, popatrzcie dokładnie na ten mock-up po prawej stronie. Widać jak na dłoni, że oprócz samej treści mamy też grafiki i slajdery. No slajderów teraz nie widać, ale to, co tu jest trochę niżej. Sekunda. OK, to, co jest poniżej wybierz ofertę, to są slajdery, które można spokojnie przesuwać w lewo i prawo. No i Rainbow akurat wymyślił sobie to w ten sposób, że jest pierwsza wiadomość powitalna, po której można wybrać sobie oferty, nie wiem, na wakacje. No i po kliknięciu wybierz przechodzimy odpowiednio do strony internetowej. Tak? Więc taka czeka nas przyszłość komunikacji mobilnej. Za jakiś czas my wprowadzimy ten produkt na rynek, no, i będziecie mogli też przetestować go, jak funkcjonuje, jak sprawdza się w sklepach internetowych, bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajny pomysł na angażowanie użytkowników.
poprzez SMS-y, ale także poprzez RCS-y, bo powiedzmy sobie szczerze, RCS nie wyprze SMS-a, a raczej moim zdaniem będzie jego uzupełnieniem, czyli na pewno w sklepach internetowych zaczniemy wykorzystywać i SMS-y, i RCS-y równocześnie. OK, no to przejdźmy teraz tak już, żeby już zakończyć tą pierwszą część o takich najważniejszych informacjach o SMS-ach. Przejdźmy teraz do drugiej części, bo pokażę na kilku przykładach, jak pisać, co pisać i co wysyłać użytkownikom, żeby nasze kampanie były jak najbardziej skuteczne. OK. To jest przykład wiadomości. Ta firma oczywiście Sun Travel nie istnieje, natomiast przeprowadzone były badania, które pokażę za jakiś czas, które wskazują jednoznacznie, że jeżeli w treści użyjemy linków, które przechodzą bezpośrednio do strony internetowej, no to nasza sprzedaż oczywiście rośnie, no bo jeżeli w treści nie ma linku, a w drugiej jest, no to możliwość, że ktoś bezpośrednio z tego linku wejdzie na stronę, no jest dużo wyższa niż jeżeli taka osoba musi szukać czegoś w internecie. I popatrzcie teraz, po lewej stronie jest link, który jest nieskrócony i niepersonalizowany, a po prawej stronie mamy SMS-a z linkiem personalizowanym, tak? Jest duża wyższa skuteczność. Przede wszystkim te linki skrócone wyglądają dużo bardziej estetycznie, a przez to, że są personalizowane, no to zachęcają nas do przejścia na stronę. No i oczywiście sprzedaż, prawdopodobieństwo sprzedaży wtedy rośnie. Więc pamiętajcie o tym, skracajcie te linki. W naszym systemie możecie sobie je skracać. Zamiast tam 25 znaków możecie mieć tych znaków, nie wiem, 6, 7, 8. I wtedy nie dość, że zaoszczędzicie miejsca, no bo standardowo SMS to jest 160 znaków, to jeszcze te wiadomości wasze wyglądają dużo bardziej estetycznie i lepiej konwertują. Tu jest przykład dwóch wiadomości, praktycznie tych samych, ale popatrzcie na ostatnią część tej wiadomości. Mamy przejdę do przez Twoje wakacje 2022 i moje wakacje 2022. I co się okazuje, że ten pan, potem wrócę do tego slajdu, ten pan przeprowadził badania nad CTA. Wprawdzie w mailach, ale spokojnie możemy też je użyć w SMS-ach i spokojnie zaimplementować w swoich działaniach marketingowych. Krótko wrócę jeszcze do poprzednich dwóch slajdów i zaraz opowiem o tej sytuacji, tym badaniu przeprowadzonym przez Michela Agarda, bo doszedł do bardzo ciekawych wniosków. Czyli mamy te dwie sytuacje, twoje, moje, wydaje się, że nic takiego, tak? Bardzo podobne wiadomości, a jednak konwersja w tych dwóch przypadkach prawdopodobnie jest mocno się różni. I ostatnia rzecz, o której chciałbym jeszcze powiedzieć w przypadku e-commerce, bardzo fajne są wizualizacje metadanych w waszych wiadomościach. Bardzo dużo smartfonów jest w stanie odczytać i wyświetlić w ogóle takie metadane. I tu widzimy na przykładzie Answera, że oprócz samej treści widzimy nie dość, że link, no to jeszcze grafika. Jest grafika, która jeszcze bardziej zachęca użytkowników do wejścia, do zobaczenia tego produktu, no i ewentualnie kupna. Na samym końcu, dla wszystkich chętnych, proszę tylko o taką informację, albo może i wszystkim prześlę, jak sobie takie metadane poustawiać w swoim sklepie internetowym, no i wysyłać do użytkowników SMS-y, właśnie z takimi wizualizacjami, czyli oprócz linku i oprócz treści, żeby też była widoczna grafika. OK. Badania Michela Agarda. Michel Agard to jest specjalista od spraw marketingu, który sprawdzał CTA w mailach. No powiecie, dobrze, no OK, maile, ale tu mówimy o SMS-ach. On sprawdził to na mailach, ale wydaje mi się, że spokojnie możemy sobie to skopiować do naszych codziennych działań marketingowych. I co zrobił Michel Agard? On założył się sam z sobą i powiedział sobie tak, sprawdzimy CTA, wysyłamy maila i zmieniamy bardzo mało rzeczy w tym mailu, czyli na przykład wielkość przycisków w mailu, albo zmieniamy jedno słowo,
w przycisku, tak? Przekaz, który kierujemy, jedno zdanie, na przykład z kup teraz, zmieniamy na zdobądź teraz, albo sprawdź moją ofertę i tak dalej. No i doszedł do bardzo fajnych, przepraszam, okej, i doszedł do bardzo fajnych wniosków. Wystarczyło zmienić w mailu kliknij tutaj, pobierz albo kup na dowiedz się więcej, zdobądź coś tam albo sprawdź coś tam, coś tam, coś tam. Czyli mail wyglądał dokładnie tak samo, ale przekaz był ciut inny. Czyli jedno zdanie w zasadzie generowało większą konwersję o prawie 40%. No i powiecie, dobra, maile a SMS-y. W SMS-ach nie mamy przycisków, tak? Więc my nic nie zrobimy z przyciskami. Natomiast przekaz, który możemy wysyłać, może być inny. W zasadzie ta sama treść z jednym słowem innym może doprowadzić do zmiany, do wyższej konwersji, no a co za tym idzie, do prawdopodobieństwa większej sprzedaży. I robi to bardzo dobrze IKEA. Według tych badań Michela Agarda tak naprawdę w mailu wystarczyło, w danym przycisku CTA wystarczyło zmienić twoja oferta na moja oferta. I tu widać jak na dłoni, bo IKEA tego kiedyś nie robiła. Oni to zaczęli robić jakiś, nie wiem, rok, dwa lata temu. Wydaje mi się, że taki koncern nie robi tego przypadkowo, tylko jest to poparte solidnymi badaniami, więc zmieniają po prostu twoja oferta na moja oferta, zamiast swoja, czy tam na przykład swoja i tak dalej, nie? Czyli mówimy, kierujemy ten przekaz w pierwszej osobie i to są autentyczne dwa przykłady wiadomości kierowanych do użytkowników klubu IKEA Family. Więc spróbujcie to. To są oczywiście dowody nie wprost, bo nie robiliśmy badań testów AB w SMS-ach. To były badania przeprowadzone w mailach. Ale spróbujcie przy następnych kampaniach zmienić te wszystkie wyrazy, te małe, drobne triki w zasadzie można nazwać. I ewentualnie, jeżeli faktycznie zauważycie jakieś zmiany, to będę bardzo wdzięczny za informacje albo, nie wiem, mailowo, albo na LinkedInie i możemy je wspólnie przeanalizować, te wysyłki. Do czego jeszcze mocno zachęcam, to jest, pamiętajcie o tym, że to, że coś działało kiedyś, nie znaczy, że musi działać teraz. Wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś buduje dom albo remontuje mieszkanie, no to na pewno taka osoba jest mocno zainteresowana, nie wiem, ceną styropianu, albo karton gips, albo gładziami, albo ile kosztuje farba. Ta osoba, na pewno ją to wszystko interesuje, no bo musi to kupić, tak? Natomiast jeżeli ta osoba już wyremontuje ten dom, albo wybuduje ten dom, no to diametralnie też spada zainteresowanie takimi tematami. Więc pamiętajcie o tym, że jeżeli klient do was napisze, że już nie chce być u was w bazie, to potraktujcie to w ten sposób, że fajnie, że już nie chcesz być w mojej bazie kontaktów, bo prawdopodobnie w najbliższym czasie też nic nie kupisz, tak? Więc nie sama wielkość bazy jest istotna, ale też jakość tej bazy. I o tej higienie bazy kontaktów opowiem trochę później, za parę slajdów. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. To jest dywersyfikacja. Teraz popatrzcie na ten slajd. Dywersyfikacja, czyli w przypadku e-commerce, to jest szczególnie ważne. Nie działajcie tylko i wyłącznie, nie wiem, nie bazujcie tylko i wyłącznie na Instagramie i na Facebooku. Dbajcie o swoje bazy numerów i maili, ponieważ w ostatnich latach było mnóstwo przykładów, nie wiem, blokowania kont, słynny przykład z Brand24, przez dwa lata praktycznie konto było Brand24 zablokowane. To jest oczywiście, to nie jest e-commerce, to jest typowy SaaS, natomiast zdarzało się, że z jakiegoś powodu konta były po prostu blokowane. Albo przykład konta zablokowanego byłego prezydenta USA, Trumpa, na Twitterze i dopiero teraz Elon Musk, który nie wiem, czy już kupił, czy jeszcze nie kupił tego Twittera, nie wiem, czy doszło do transakcji, ale chcę znowu byłego prezydenta przywrócić na tą platformę. Więc pamiętajcie o tym, że
Baza numerów to jest realny skarb nasz. Możemy bezpośrednio wysłać jakiś komunikat i być na bieżąco z wszystkimi użytkownikami i nie polegajmy tylko i wyłącznie na mediach społecznościowych, bo to za mało w dzisiejszych czasach. Okej, mam fajne case study akurat z rynku amerykańskiego, USA i tu znowu mówię o prezydencie USA, który startował pierwszy raz w wyborach w 2008 roku, a jego kampania zaczęła się już w 2007 roku. Na pewno wszyscy znacie tego pana, to jest Barack Obama, dwa razy wygrał wybory w USA. I co zrobił Barack Obama? W 2007 roku, kiedy ze swoim sztabem wyborczym spotkali się, tam nie wiem, może po raz pierwszy, myśleli na tym, co zrobić, żeby nasza kampania była skuteczna. No bo chciał oczywiście wygrać wybory. 2007-2008 rok to jest rozkwit mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i tak dalej. Więc oprócz takich klasycznych działań, które były prowadzone wcześniej w mediach, takich jak telewizja, radio i tak dalej, no musieli robić jeszcze coś więcej. Tak? Więc wpadli na fajny pomysł, no przecież można wysyłać bezpośrednio wiadomości do naszych użytkowników. Po co robić to tylko i wyłącznie w telewizji, gdzie ten przekaz jest mocno ogólny, jak możemy wysłać wiadomości do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego wyborcy. Tych działań sztabu Obamy było bardzo dużo, bo oni zbudowali landing page, tam użytkownicy zostawiali swojego maila i dostawali newsletter z informacjami o Obamie, ale Obama zrobił jeszcze jeden trik. Obama zaczął zbierać numery telefonów na wszystkich wiecach wyborczych od swoich użytkowników. No ale musiał im coś obiecać, no bo ludzie generalnie nie lubią zostawiać swoich numerów telefonów, więc co zrobił Barack Obama? Barack Obama powiedział wszystkim wyborcom, ale wszystkim, którym spotkał, że jeżeli zostawicie mi swój numer telefonu, to przed samymi wyborami poinformuję was o tym, kto ma zostać moim wiceprezydentem. I to było takie, obiecał im coś, więc ludzie byli bardzo ciekawi, kto ma nim zostać. A druga sprawa, Barack Obama powiedział jeszcze coś takiego, że wcześniej nikt inny nie otrzyma tej wiadomości, tylko wy. No i ludzie zaczęli masowo zostawiać w sztabie wyborczym te numery, no bo chcieli wiedzieć, kto ma zostać wiceprezydentem Baracka Obamy. No i pod koniec kampanii prawie 3 miliony wiadomości było w bazie kontaktów. I jak możecie się domyślić, to był typowa zagrywka marketingowa, czyli niby wysyłamy informacyjne treści, ale tak naprawdę robimy sprzedaż i marketing. Krótko przed końcem albo po wybranych wyborach, teraz już nie wiem dokładnie, wysłał wszystkim, chyba przed wyborami to było, wysłał wszystkim informację o tym, że Joe Biden zostaje jego wiceprezydentem. I to pokazuje jak na dłoni, jak w łatwy sposób obiecują coś, na przykład też w sklepie internetowym, tak? Możecie coś obiecać, możecie powiedzieć, że jak zostawisz mi numer, no to dostaniesz to i to. Zostaw mi swój numer, a ja obiecuję ci, że nie wiem, raz w tygodniu wyślę ci fajne, personalizowane treści z rabatem, który cię akurat interesuje. Więc spróbujcie to, spróbujcie w waszych sklepach internetowych nie tylko mówić o tym, że zostaw mi numer, ale zostaw mi numer, bo ja mam coś dla ciebie, tak? Mam coś specjalnego, oferuję ci coś fajnego. I to, co mówiłem już wcześniej, własna baza kontaktów. Własna baza kontaktów to jest realny skarb. Dbajcie o higienę tej bazy kontaktów, bo tak jak w tym przykładzie, to, że ktoś był zainteresowany wcześniej czymś, to nie znaczy, że musi być tak samo. Jeżeli rodzina oczekuje dziecka, no to na pewno jest zainteresowana nie wiem, jakimś wózkiem, jakimś małym łóżkiem dla dziecka i tak dalej. Natomiast jak dziecko jest coraz starsze, no to zainteresowanie tymi tematami jest coraz mniejsze, tak? Więc pamiętajcie o tym. Widzę, że uczestnik chyba chce zadać pytanie, tak? Otrzymałem jakiś sygnał? Nie, chyba nie. Okej, pamiętajcie o tym, bo nie sama liczba numerów jest ważna, ale jakość. Lepiej mieć 10 klientów, którzy kupują regularnie, niż 1000, którzy nie kupują prawie nic albo prawie wcale.
Czy są jakieś pytania? Może faktycznie, bo mówię dosyć długo i czy w trakcie pojawiły się jakieś pytania? Może piszcie te pytania. Nie ma żadnych pytań. A w ogóle jakie jest wasze doświadczenie z SMS-ami? Powiedzcie mi, bo o to też chciałem zapytać was. Czy wy już wysyłacie SMS-y, tak? Nie wiem, Marcin, Krzysztof, Dawid, Szymon, bo to widzę na tym czacie, te osoby na samej górze. Wykorzystujecie w ogóle SMS-y? Jak regularnie? Co tam wysyłacie w tych SMS-ach? Albo pani Agnieszka tu jeszcze jest, widzę. Żeby było jasne, ta prezentacja jeszcze się nie skończyła, tam mam jeszcze parę slajdów, ale chciałbym tak w międzyczasie zapytać, jakie jest wasze doświadczenie z SMS-ami w ogóle? Okej, Piotr i Daniel piszą. Przemek pyta, jak to jest z ilością SMS-ów masowych w miesiącu. Ile, rozumiem, że ile wysyłać tych kampanii, tak? Okej. Okay. Jeżeli chodzi o wysyłanie kampanii, no to też według naszych badań z raportu szóstego, który wprowadziliśmy chyba 2 lata temu na rynek, wynika jednoznacznie, że użytkownicy nawet 2 razy w tygodniu są w stanie Znieść są w to. stanie znieść, tak. Czyli wszystko, co powyżej 2 może być odbierane jako krytyczne. Ale to też zależy od tego, jaki to jest rodzaj wiadomości. Bo jeżeli my kupujemy, nie wiem, w poniedziałek, wtorek, w środę i w czwartek jakieś produkty w sklepie internetowym, no to przecież ja chcę otrzymać tego SMS-a, że ten produkt, nie wiem, jutro dojedzie, albo czy zdążę na, nie wiem, nie wiem, kupiłem produkt dla mojej mamy. I czy dojedzie przed dniem matki, tak, żeby podarować go mamie. Więc my oczekujemy takich wiadomości, czyli takich typowo bulkowych treści nie wysyłałbym więcej jak 1 albo 2 w tygodniu. Natomiast informacyjne SMS-y, czyli takie notyfikacje typowe, no to w zasadzie w zależności od potrzeby, tak? Jeżeli klient czeka na przykład na wizytę u fryzjera, no to chce wiedzieć, kiedy jest termin u tego fryzjera, więc wysyłajmy mu te informacje. Czyli notyfikacji możemy wysłać na pewno więcej. Takiego typowego, bulkowego marketingu nie robiłbym więcej jak raz w tygodniu, a nawet bym już mniej stosował, tak? Raczej taki typowy bulk możemy wysyłać przy jakichś okazjach typu Black Friday, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Walentynki i tak dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chyba na tę chwilę nie. Ludzie dzielą się odpowiedzią na twoje pytanie, czy wysyłają SMS-y, co też jest Okej, okay, to ciekawe zaraz przeczytam. feedback. Okej, okay, Paweł pyta, czy w SMS-ie muszę mieć zawartą informację o możliwości zrezygnowania z notyfikacji? No powinna być ta informacja, tak? No bo użytkownik powinien w jakiś sposób mieć możliwość zrezygnować z wysyłki. Niektóre firmy to praktykują, niektóre tego nie praktykują. Moim zdaniem powinieneś, Pawle, zrobić po prostu test. Raz wysłać z, raz bez i sprawdzić, co jest dla ciebie bardziej wygodne. Czyli nie ma takiego obowiązku, tak jak na przykład w mailach. Musielibyśmy dopytać prawnika. Wydaje mi się, że takiego obowiązku wprost nie ma, natomiast byłaby to dobra praktyka, ale tak jak powiedziałem wcześniej, firmy i projekty różnie na to reagują. Ale to jest fajny case do zbadania, czy faktycznie taki wymóg jest. Musielibyśmy sprawdzić faktycznie i porozmawiać z prawnikiem na ten temat. A czy powiesz coś o tworzeniu treści do SMS-ów jeszcze? No, wykorzystać to, o czym już mówiłem, czyli nie wysyłać SMS-ów bezosobowo, raczej traktować, czyli cześć Radku, cześć Ewelino, moja oferta zamiast twoja oferta i tak dalej. Skracać linki przede wszystkim, bo te skracalne i personalizowane linki działają bardzo dobrze w porównaniu z tymi strasznie długimi linkami, które są niepraktyczne.
nie pisać z dużych liter, ale to jest taki basic, tak? Czyli nie pisać z dużych liter, uważać na błędy wyrazowe, ortograficzne, bo to też zdarzają się w SMS-ach. Bo my chyba Polacy szczególnie zwracamy na to uwagę. No i te przekazy powinny być konkretne, czyli mieścić się w 160 znakach. Jeżeli faktycznie jest konieczność, no to wyjść poza te 160 znaków. Natomiast SMS to nie powinien być elaborat jakiś, to SMS nie ma zastępować nam maila. On ma być dobrym, SMS ma być dobrym uzupełnieniem innych kanałów komunikacji, czyli wysyłamy maila na przykład z marketingiem i mamy to tak zautomatyzowane, że osoby, które jeszcze nie otworzyły na przykład maila po jakimś czasie, no to do tych osób wysyłamy dodatkowo SMS-a, żeby go otworzyły, żeby zainteresować kogoś z jakąś ofertą. To może zróbmy tak, że kolejne pytania po tych ostatnich dwóch slajdach, bo chciałbym jeszcze powiedzieć coś o małym bonusie, który przygotowałem dla wszystkich, którzy tutaj są zapisani, a potem wrócimy sobie do takiej już luźnej rozmowy i pytajcie śmiało, piszcie i postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo z tego co wiem, Ada, mamy trochę jeszcze czasu. Tak, jasne. Dobra, to wróćmy do tych slajdów. Okej, więc jakie mamy wnioski? To jest też trochę odpowiedź na to pytanie, które padło wcześniej. Personalizujmy wysyłki nasze, nie piszmy bezosobowo, czyli nie wiem, oferta dla was, oferta w ogóle, tylko nie wiem, Radku, Sabino, Ewelino i tak dalej, to jest oferta dla ciebie. Skracajmy linki i personalizujmy je, tak? Jeżeli założycie sobie konto w naszym serwisie i przy okazji tu jeszcze muszę powiedzieć, że u nas możecie założyć konto całkiem darmowo. Okres testowy trwa 14 dni. I 100 wiadomości macie gratis na start, więc możecie sobie spokojnie przetestować te wszystkie SMS-y. Skrócone linki, nieskrócone linki, SMS-y z nazwą nadawcy, bez nazwy nadawcy. Tak, mamy dwie możliwości, w zasadzie te dwa standardowe SMS-y to są SMS-y Eco Plus, które są wysyłane z losowych numerów i mamy SMS-y full, które są wysyłane z nazwą nadawcy, więc do 11 znaków możecie swój brand wrzucić zamiast numeru telefonu. Piszcie o rzeczach ważnych przede wszystkim, nie piszcie o wszystkim, w SMS-ach piszemy o rzeczach ważnych. W mailu, mail jest bardziej luźny, tam możemy pisać o różnych innych sprawach, natomiast maile, SMS-y są bardziej osobiste, więc piszmy o takich naprawdę istotnych kwestiach. Tak jak powiedziałem wcześniej, o ważnych wizytach, o ważnych sprawach. Przypomnienie o czymś tam, tak? Pamiętaj o jutrzejszej wizycie, zrób to i to, bo za 4 dni, nie wiem, musisz zapłacić fakturę od księgowego i tak dalej, i tak dalej. No i bądźmy regularnie w kontakcie. Klient przede wszystkim oczekuje realnego kontaktu. Jeżeli to jest konkretna treść, to klient chce być z nami w kontakcie, tak? On chce wiedzieć, co z nami się dzieje, co jest u nas ciekawego i tak dalej. Bo jeżeli ja kupuję, lubię, nie wiem, sklep IKEA, no to co jakiś czas jadę do tego sklepu, więc też chcę być na bieżąco. Więc IKEA co jakiś czas, chyba raz w miesiącu wysyła te SMS-y z różnymi tam informacjami o nowych kuchniach, o czymś, o jakimś rabatach i tak dalej. Więc bądźmy w kontakcie z użytkownikami. Taki zdrowy rozsądek, tak? Nie wysyłajmy ani za dużo, ani za mało. Tak jak powiedziałem wcześniej, notyfikacji możemy wysyłać więcej. Takiego typowego, bulkowego marketingu wysyłajmy mniej. Okej, i ostatni slajd. To jest tak, dziękuję za uwagę i mam przygotowany jeszcze bonus, to jest 20% dodatkowo doładujemy konto dla wszystkich osób, które sobie to konto założą, czyli jak za 100 zł, no to my doładujemy je za 120 i to jest na pierwsze doładowanie, wystarczy wpisać kod Cyber i to jest oczywiście oprócz tego okresu testowego, tak? Czyli po okresie testowym, jak doładujecie konto za 100, no to dodatkowo 20% otrzymujecie od nas. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało. Pytania, no to śmiało, bo zostało nam trochę czasu, więc pytajcie. Megi i Anna pytają, że teraz klikanie w linki, szczególnie w SMS-ach, jest niebezpieczne. I właśnie co z tymi cyberatakami? Jak edukować klientów, może jakie wy macie praktyki w tym temacie? Okej, okay. Czyli współpracujemy tylko i wyłącznie z firmami godnymi zaufania. Nie współpracujemy z firmami, które oszczędzają na bezpieczeństwie. Czyli jeżeli prowadzisz firmę, to chcesz współpracować z kimś, to faktycznie dba o twoje bezpieczeństwo. Bo to, że ktoś
teoretycznie oferuje usługi tańsze, one są teraz tańsze, ale droższe w przyszłości. My w zasadzie zastanawiałem się nad tym, czy w tej prezentacji wkleić ten slajd. Koniec końców go wyciąłem, no ale opowiem też o tym, tak? My zrobiliśmy 2 lata temu, stworzyliśmy narzędzie, które chroni komunikację mobilną. Nazywamy to tarcza 360, to jest algorytm, który sprawdza realnie, jakie linki i do kogo są wysyłane. Czyli jeżeli ktoś wysyła SMS-y z nami, to na 99,99% żadnego fraudu nie otrzyma, ponieważ my to filtrujemy. Nasze algorytmy dbają o to, żeby wszystkie rzeczy typu dopłać 2 złote, wpłać blik i tak dalej, my wszystko to wyłapujemy. Druga sprawa, weryfikujemy nazwy nadawcy, które są dodawane. Jeżeli faktycznie przyjdzie do nas jakiś podmiot, który chce dodać nazwę IKEA, no to musimy to sprawdzić. A wiemy, że są firmy, które tego nie sprawdzają, czyli leci wszystko jak chce. My to sprawdzamy, czyli realnie musimy mieć pewność, stuprocentową pewność, że firma, która chce mieć nadpis w SMS-ie IKEA, faktycznie tą IKEA jest. I był taki przykład, ja zawsze to powtarzam na wszystkich webinarach, był taki przykład takiego dużego koncernu, który przyszedł do nas i chciał dodać nazwy nadawcy swoich produktów. No my oczywiście nie byliśmy do końca pewni, czy to jest ta firma, więc konto zostało zablokowane chwilowo. Dopiero po kontakcie z biurem obsługi klienta po tamtej stronie to konto zostało odblokowane. Czyli początkowo ta firma była zaskoczona, no po co blokujecie nam konto? Przecież my chcemy wysyłać SMS-y. Ale my to nie robimy po to, bo lubimy blokować konta, tylko robimy to po to, żeby ta komunikacja była bezpieczna maksymalnie. I dopiero na kolejnym spotkaniu wyszło, że to jest coś, na czym im najbardziej zależało. Czyli nie interesowało ich nic innego, tylko właśnie bezpieczeństwo komunikacji SMS, żeby użytkownik był chroniony. Więc my stworzyliśmy tarczę 360, która w zasadzie globalnie chroni ten rynek komunikacji, bo współpracujemy tu z CERT-em, z Googlem, z Bitly, czyli jeżeli ktoś próbuje przemycić fraud w skróconym linku od Bitly, to my jesteśmy w stanie to wyłapać, poinformować Bitly, a Bitly nas też informuje, czyli jak w jakichś innych systemach też jest podobna sytuacja, to my też dostajemy info o tym i my też u nas globalnie blokujemy taki link. Więc pamiętajcie o tym, to co najważniejsze, współpracujcie tylko i wyłącznie z firmami, które faktycznie nie oszczędzają na bezpieczeństwie, bo to, że coś początkowo jest tańsze, to nie znaczy, że w przyszłości nie będzie droższe. I teraz druga sprawa, teraz mówiłem o tym, co firma może robić, a jeżeli chodzi o osoby prywatne, edukować, edukować, edukować i my już planujemy taki kolejny webinar właśnie o tym, co robić, jak edukować swoich użytkowników, żeby byli bezpieczni. Przede wszystkim to, co możecie mówić waszym klientom, to jest, żeby zachowali zdrowy rozsądek. Tak? Jeżeli ktoś otrzymuje prośbę o dopłatę do, nie wiem, za fakturę, za prąd elektryczny, no to prawdopodobnie coś jest nie tak. Nie? Warto dopytać, nie wiem, zadzwonić na infolinię i tak dalej. Jeżeli dostajemy SMS-a od swojego przełożonego, bo takie też w ostatnim czasie były, albo maile nawet, bo phishing nie dotyczy tylko i wyłącznie SMS-ów, ale też innych kanałów komunikacji. Czyli jeżeli jakiś czas temu dosyć dużo maili było wysyłanych z prośbą o, nie wiem, otrzymuję wiadomość od szefa, proszę tam przelej mi tyle i tyle, albo tam skontaktuj się ze mną i tak dalej. Więc dopytać innym kanałem komunikacji, czy faktycznie ktoś coś od nas chce. W ogóle wszystko, co jest podpadające, to nie klikałbym w to, tak? Albo dopytał firmę, która ewentualnie mi takiego linka wysyła. Zdrowy rozsądek przede wszystkim, sprawdzać i 2 razy zastanowić się nad tym, czy faktycznie kliknąć link, czy go nie klikać. A jak nie macie pewności, to po prostu wyślijcie nam go, my zweryfikujemy. Oczywiście nie zrobimy tego w jakimś tam super czasie rzeczywistym, ale warto dopytać. Niebezpiecznik też informuje bardzo często o takich akcjach. No tak, ale co z takim, Błażej, klientem końcowym, tak? Tak jak na przykład ja dostaję kilka takich SMS-ów tygodniowo i chciałabym, wiesz, kliknąć sobie w ten link, bo rzeczywiście chcę coś sprawdzić, ale już tak nauczona doświadczeniem nie klikam w nic, albo rzeczywiście to kilka razy sprawdzam, no ale wiesz, ja pracuję w takiej branży, która na to patrzy. A co z takimi, powiedzmy, ludźmi, którzy nie są w tej branży w ogóle?
To jest w zasadzie rozmowa na jakby osobny webinar chyba nawet, bo musiałbym pokazać Pięknie. przykłady, w jaki sposób te firmy działają, bo to nie jest tak, że to, że dokładnie tak samo jak z SMS-ami, to, że coś działało kiedyś, to nie znaczy, że działa teraz. I dokładnie tak samo jest z tymi wszystkimi oszustami. Oni cały czas wymyślają sobie jakieś nowe rzeczy, więc my też niekiedy musimy 2-3 razy popatrzeć na SMS-a. Zdrowy rozsądek, ufajmy tylko firmom, z którymi faktycznie mamy kontakt. Jeżeli to są e-commerce'y, no to patrzmy na te wiadomości, co tam jest pisane, czy nie są na przykład nazwy nadawcy pozamieniane. Jak ktoś jest, nie wiem, załóżmy IKEA, to czy tam nie ma napisane IKAO na przykład, albo JKEA. Często do takich sytuacji dochodziło, tak? Do zmiany nazwy nadawcy, czyli tego brandingu. W treści wiadomości popatrzmy też, czy faktycznie ten link nie zawiera tam jakichś dziwnych treści. Czy na pewno to jest OLX, a nie OIX. Tak, więc na to bym patrzył. Tak, typowy type of squatting. Okej, okay. Grześ pyta, jak wykorzystać metadane w linkach, jak to się ma do bezpieczeństwa? I że on to rozumie, że automatycznie wyświetlają się treści z takiego linka. Tak, jeżeli te metadane są poustawiane i użytkowo, bo to też zależy od tego, kto otrzyma taką wiadomość. Jeżeli wyślemy do kogoś, kto ma iPhone'a, no to nie wyświetli tych metadanych, no bo iPhone tego nie obsługuje. Natomiast Samsung i tam inne Androidy to obsługują. Więc zróbmy tak, bo to Grześ pytał, tak? Tak. Zróbmy tak, że ja po prostu prześlę instrukcję do tego, jak sobie to zrobić w tym swoim sklepie internetowym. Bo to jest kwestia wprowadzenia tagów w kodzie HTML. I przetestowania po prostu na Androidzie. I powtarzam, Android, bo iPhone tego nie wyświetli i nie wszystkie telefony komórkowe są w stanie to wyświetlić. Prześlę instrukcję. Myślę, że Anna też prosi o tą instrukcję. Ja podeślę wam tutaj link do konta Błażeja na LinkedInie i tak chyba będzie najlepiej się z tobą skontaktować chyba najszybciej. Dokładnie. Więc Anna, Grzegorz i jeżeli ktoś jeszcze by chciał, to do Błażeja się zgłosić. Okej, okay, a ja mam jeszcze takie pytanie. Jak wygląda u was model współpracy? Jaki też jest próg wejścia? Bo mówiłeś, że można sobie utworzyć konto testowe. Jak to wygląda? Ile mamy do wykorzystania tych SMS-ów? Okej, okay, czyli mamy ten okres testowy. 100 wiadomości gratis przez 14 dni, a potem dwa modele współpracy do wyboru. Dwa modele z tego względu, że pierwszy to jest model prepaidowy, czyli na doładowanie. Możemy konto sobie doładować, no i wysyłać SMS-y aż do wyczerpania środków. To jest bardzo fajny model dla osób, które wysyłają mało tych SMS-ów i wysyłają na przykład wiadomości nieregularnie, bo nie jesteśmy związani żadną umową. Tak? SMS-y są wtedy trochę droższe, no ale nie musimy nic podpisywać, po prostu zakładamy konto, doładujemy kwotą minimum 25 zł, czyli już o 25 zł w zasadzie możemy wysyłać SMS-y. A w przypadku modelu postpaid, to jest ten drugi model współpracy, rozliczamy się raz w miesiącu, czyli faktura jest wysyłana na początku miesiąca za to, co było wysłane miesiąc wcześniej, czyli na początku lipca za to, co było wysyłane w czerwcu. Przychodzi jedna zbiorcza faktura za wszystko. I mamy opłatę minimalną na poziomie 49 zł, więc za parę złotych w zasadzie możemy już sobie automatyzować nasze wysyłki. Czyli załóżmy, jeżeli wasze sklepy stoją na, w cudzysłowie stoją na, nie wiem, w Shopperze albo na Home, albo chyba teraz już i w CyberFox można otworzyć swój sklep internetowy, tak Ada? Popraw mnie, jeżeli mówię. No możemy, tak, wykupić hosting WooCommerce lub PrestaShop, także tak, no my obsługujemy jedną trzecią rynku, więc... Okej, okay. Więc w zasadzie jeżeli chodzi o komunikację SMS, to od paru dziesiąt złotych możemy już zaczynać nasze wysyłki. Okej, okay. Czyli próg wejścia jest... Próg wejścia jest bardzo, bardzo niski. Okej. Okay. I wraz ze wzrostem tego wolumenu SMS-owego cena też SMS-ów maleje. Więc to też pamiętajcie o tym, że czym wyższy wolumen, tym ta cena za SMS jest niższa. Okej. Okay. Basia pyta, SMS plus push, czy warto to wdrożyć? Tak, to jest często wykorzystywane w sklepach internetowych.
Pusze są wtedy wykorzystywane do, żeby ktoś wracał na stronę, tak? Czyli ktoś u nas odwiedza nasz sklep internetowy, był w zakładce, nie wiem, telewizory na przykład, no to wysyłam po wyjściu ze sklepu, wysyłamy mu pusza z informacjami o tych telewizorach, a dodatkowo możemy jeszcze podbić taką kampanię SMS-ami, ale to już tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej personalizowane treści, czyli konkretnie Kasia, to jest telewizor dla ciebie, Stefan, to jest, nie wiem, tam jakiś subwoofer dla ciebie i tak dalej. Często wykorzystywane pusze i SMS-y. Okej. Jakbyś miał rekomendować dla małego e-commerce'u, na przykład, nie wiem, tam 100-200 produktów maksymalnie, czy opłaca się w to w ogóle wchodzić, myśleć o tym, od czego tak naprawdę zacząć? Czy właśnie iść w jakieś notyfikacje, czy marketing w SMS-ach? Co myślisz? Przy małym sklepie e-commerce zacząłbym faktycznie od SMS-ów, a wraz ze wzrostem dokładałbym kolejne narzędzia, plus ewentualnie na samym końcu aplikacja mobilna. Natomiast początkowo SMS-y są najprostsze, bo możemy ten przekaz skierować bezpośrednio do użytkowników. Czyli tak, w takiej kolejności bym zaczął: SMS-y plus maile, potem pusze, a na samym końcu aplikacja mobilna. Bo mówimy teraz tu o tym świecie online. No bo offline też są SMS-y wykorzystywane. Przy małych biznesach również. Niekiedy dla małego sklepu internetowego może być nieopłacalne stworzenie aplikacji mobilnej. To są koszty, tak? Musimy stworzyć dwie aplikacje, no bo która działa i na iOS-ie, i na Androidzie. A w przypadku SMS-ów te koszty, ten próg wejścia jest bardzo, bardzo niski. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, od paru dziesięciu złotych możemy już zaczynać wysyłki. Więc zacząłbym od SMS-ów na pewno. Okej. Ktoś tutaj jeszcze pytał, już nie pamiętam imienia, czy macie jakiś nowszy raport? Bo ja podesłałam linka tutaj uczestnikom do takiego chyba ostatniego waszego raportu, jeszcze nie wiem, czy to było przed pandemią, czy. To jeszcze przed pandemią, tak, dokładnie. To był Okej. raport taki przedpandemiczny, natomiast teraz pracujemy nad nowym raportem, który wyjdzie za jakiś czas. To jest takie podsumowanie wszystkich raportów z ostatnich lat, czyli wszystko, co wiemy o SMS-ach, takie kompendium wiedzy SMS-owe. Okej, okay. To prośba wielka, żeby może tutaj podesłać link do zapisów na wasz newsletter, żeby jak wyjdzie już ten raport, żeby zainteresowane osoby mogły sobie go, żeby mogły go dostać. Albo ewentualnie możemy wysłać to w mailu, jak już będzie Dokładnie. Myślę, nagranie, że nagranie podsumowaniu, wideo. tak, w podsumowaniu mailowym zróbmy to, żeby tych linków nie było za dużo teraz. W każdym razie tak, my informujemy na bieżąco o tym, co dzieje się u nas, czyli mamy takie dwie ważne rzeczy teraz, które są przed nami. To jest ten właśnie raport z podsumowaniem rynku SMS-owego z ostatnich lat, no plus wejście na rynek nowego narzędzia, czyli RCS, o czym wspominałem już wcześniej. Jako uzupełnienie oczywiście SMS-ów, nie zapominając cały czas o krótkich wiadomościach tekstowych, no bo moim zdaniem w sklepach internetowych to SMS to jest must w dzisiejszych czasach. Okej, okay. No to jak jesteśmy przy raportach, to jak wyglądają takie raporty dla waszych klientów? Czy wchodzę do was, kupuję usługę, czy dostanę do każdej tej usługi raport? I co on zawiera? Tak. Po każdej wysyłce generowany jest raport. Czyli tak, ile tych SMS-ów zostało doręczonych w ogóle. Jeżeli umieścimy linki w treści wiadomości, do czego bardzo zachęcam, żeby to robić i personalizować te linki, no to wiemy dokładnie, kto kliknął i kto przeszedł na stronę internetową. A jak sobie dodatkowo jeszcze podłączymy do tego analitykę, no to wiemy dokładnie, kto przeszedł na stronę i kto ewentualnie coś kupił, skąd kupił i tak dalej. Więc zachęcam do wysyłania SMS-ów z linkami, które bezpośrednio prowadzą do waszych stron internetowych i oswajania klienta z waszą stroną, z nowościami, z ofertami i tak dalej. Skracajcie, personalizujcie linki, bo wtedy wiecie dokładnie, kto klika, kto wchodził i tak dalej. I wtedy możemy Okej. sobie pogrupować tych użytkowników, tak? Ci, którzy klikają, ci, którzy nie klikają, ci, którzy regularnie u nas kupują i ci, którzy nie kupują. Możemy wysłać SMS-a na Black Friday do wszystkich osób, które kupiły rok wcześniej. Możemy wysyłać wiadomości do pań i do mężczyzn przed, nie wiem, Dniem Kobiet na przykład. Więc te wszystkie informacje znajdziecie u nas.
i możecie na bieżąco sobie sprawdzać wszystkie statystyki z wszystkich wysyłek. OK. A ile trzymacie te dane? Bo na przykład zresztą będę chciała sobie wysłać rzeczywiście na jakieś tam święto i po kolejnym roku bym chciała to ponowić, a w trakcie tego roku już nie chcę nic wysyłać. Czy będziecie mieli te dane dla mnie? Tak, przez pierwsze 5 dni widzisz to w swoich zakładkach w systemie, ale potem, żeby to po prostu tych danych nie było za dużo, bo jeżeli ktoś wysyła dziennie jakieś tam kampanie, tych danych jest mnóstwo, to mamy to w Archimum, więc wystarczy sobie to po prostu wygenerować albo poprosić nasz dział IT, który to zrobi. Ale można to w łatwy sposób samemu zrobić, bo oprócz tego, jeżeli założycie konto u nas w serwisie, to macie dostęp do naszego helpdeska, czyli z pozycji konta w każdej chwili można poprosić o pomoc naszych techników, nasz BOK. I taki raport zostanie oczywiście wygenerowany nawet z 5 lat albo iluś tam lat wstecz. Okay. Super. Mówiłeś też o higienie bazy danych, a ja bym chciała jeszcze zapytać ciebie, czy macie takie tipy do uzyskiwania tych kontaktów do bazy danych, żeby ją sobie tworzyć. Jak tak naprawdę zacząć, jeżeli ktoś dopiero wchodzi w ten świat e-commerce'u i rzeczywiście chciałby zacząć od SMS-ów, przy okazji też zbierać maile. No wiadomo, jest mnóstwo możliwości. To, co robił Barack Obama. Ten trik Barack Obamy bym stosował cały czas. Czyli zostaw mi numer, ale ja ci coś obiecuję. Obiecuję, że ci coś dam. I wtedy faktycznie użytkownicy chcą taki numer zostawić. Bo jeżeli poprosimy o numer, no to czemu mam zostawić taki kontakt? Bo jest ta obawa, że ktoś zacznie nas spamować i tak dalej. Ale jeżeli ja ci obiecuję, że ci wyślę SMS-a maksymalnie raz czy dwa razy w miesiącu z fajnymi ofertami tylko dla ciebie, no to prawdopodobieństwo, że ktoś nam faktycznie ten numer zostawi, jest bardzo wysokie. Dodatkowo można umieścić formularze kontaktu na stronie, taki typowy formularz do zapisu, coś a la newsletter, SMS. I co bym jeszcze robił, można używać numeru dedykowanego, czyli mamy numer dedykowany, który przypisujemy do danego konta. Jeżeli ktoś wyśle SMS-a na ten numer, to zostaje automatycznie zapisany do bazy kontaktów. Ale moim zdaniem w e-commerce zostaw mi numer, ja ci obiecuję coś na przyszłość. Okej, okay. Czyli na przykład też rabat jakiś. Tak. Okay. Albo zostaw mi numer, bo teraz coś kupiłeś u mnie, a ja ci obiecuję, że za jakiś czas jak coś kupisz, to dostaniesz też rabat na przykład. Nie? Albo okay. coś ekstra, albo jakiegoś e-booka, jak używać i tak dalej. Obietnica, tak jak przy mailach. Okej. Okay. Dobrze. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Jeżeli tak, to napiszcie tutaj na czacie. Jeżeli nie, macie kontakt tutaj do Błażeja bezpośrednio, możecie też napisać do mnie, tutaj też gdzieś wam wkleiłam. Tak, jeżeli ktoś chce, to spokojnie, albo na LinkedInie, albo telefonicznie, albo mailowo, tu też kontakt zostawię może do siebie. Tu są moje dane. Mailowo, telefonicznie, na LinkedInie, jeżeli ktoś woli czatować, albo z nami bezpośrednio mailowo, albo na czacie, na takim czacie na naszej stronie internetowej, więc pytajcie. Okay. Testujcie, jeżeli macie pytania o te metadane, to wyślemy to wszystko oczywiście w tym podsumowującym mailu. No i zachęcam oczywiście do założenia konta w serwisie. Ja może wyślę linka na czacie. Jeżeli ktoś chce jeszcze dziś przetestować na przykład, to może to oczywiście zrobić. Super. Zaraz wkleję. Jeżeli z tego linka założycie sobie konto, to z automatu nas tam system zmeczuje, ja zostanę takim opiekunem, więc chętnie pomogę, jeżeli będą jakieś pytania, albo jeżeli trzeba coś tam skonfigurować i tak dalej. Okej, okay, super. A ile obsługujecie SMS-ów tak miesięcznie? Ile? O, bardzo dużo, to jest kilkadziesiąt milionów wiadomości. Okay. Tak, miesięcznie. Okej, okay. No to sporo. I tu jeszcze to, co powiedziałem na samym początku. Ta liczba tych SMS-ów rośnie z roku na rok. Tak. Więc my faktycznie jako osoby prywatne tych SMS-ów wysyłamy mniej. Tak? No, realnie na pewno potwierdzicie, że wolicie wysyłać wiadomości, nie wiem, głosowe na WhatsAppie albo na Messengerze. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację firma-klient, no to tych SMS-ów jest z roku na rok coraz więcej.
I tu właśnie wzrost e-commerce jest bardzo, bardzo przyczynił się do tego. No i pandemia, czyli to, ta szybkość przekazywania informacji i open rate na poziomie tam ponad 90% prowadzi do tego, że te SMS-y są tak chętnie wykorzystywane. A jeszcze jest jedna sprawa, czemu te SMS-y w e-commerce są wykorzystywane. Nie potrzebujecie ani grafika, ani znajomości HTML-a. Po prostu wstawiacie link, skracacie go w naszym systemie, wstawiacie treść i wysyłacie SMS-a do użytkowników. Bez znajomości, nie wiem, tworzenia grafik, HTML-a i tak dalej. Bez skomplikowanych systemów. Okej, super. No ja czekam w sumie na to, żeby można było takie głosówki nagrywać w SMS-ach marketingowych. To by było ciekawe. Czy masz takie informacje, że już można coś takiego robić? Są wiadomości głosowe, one trochę inaczej funkcjonują, natomiast bardzo duże nadzieje pokładamy w RCS-ie, który jakby jest takim SMS-em 2.0. I to jest właśnie ten RCS, to jest połączenie SMS-a, MMS-a i takiej prostej aplikacji mobilnej. Czyli tam możemy interagować z firmą, czyli możemy odpisywać, Trochę firma może czadu. wysłać trochę chatbot, trochę MMS, trochę SMS, dokładnie. Więc tamtych możliwości jest na pewno dużo, dużo więcej. No wyobraźmy sobie sytuację, że idziemy obok restauracji i ta restauracja jest nam w stanie wysłać, albo inaczej, wysyła nam jakaś restauracja RCS-a. My jesteśmy w stanie za pomocą tego RCS-a wybrać sobie jakiś produkt, który chcemy odebrać, ale ta firma na podstawie naszej historii zamówień wie już dokładnie, co my chcemy kupić. Czyli ona wie dokładnie, że jakieś pięć dań nas interesuje, więc nam podsyła w slajderze te dania. No i zaznaczamy na przykład, że o godzinie 16 chcemy je odebrać, bo akurat przechodzimy obok tej restauracji. I zaznaczymy i w tym samym czacie jeszcze kupimy, czyli zapłacimy za dany towar, produkt czy usługę. No i odbieramy go przy okazji. Więc takie możliwości zacznie nam oferować za jakiś czas RCS. No, No ale to za jakiś czas. bardzo ciekawe, o czym teraz mówisz. Czyli co, no w sumie zgodnie możemy stwierdzić, że SMS-y nie umarły, tak jak niektórzy myśleli. Absolutnie. SMS-y nie umarły. To Prywatnie widać może tutaj faktycznie tabeli. jest ich mniej. Tak, prywatnie jest ich mniej, ale jeżeli chodzi o komunikację firma-klient, to one cały czas i non-stop są na topie i wysyłamy ich coraz, coraz więcej. Nic się nie zmieni w tym zakresie. Okej, super. Dobrze, ja jeszcze tylko powiem, że tutaj Artur właśnie wrzucił link do naszej oferty z takim preinstalowanym sklepem internetowym na WooCommerce. Możecie sobie kliknąć tutaj w ten link, zobaczyć wszystkie funkcje. Więc jak najbardziej tak, uważaj, my robimy e-commerce. Nie, chodziło mi o to, czy to jest taki podobny moduł jak, nie wiem, Shopper albo coś w tym stylu. Bardziej o to mi chodzi. Nie, na tę chwilę nie, ale jak najbardziej obsługujemy sklepy po Bo to, prostu. że w tym jesteście dobrzy, to wiem. Natomiast chodziło mi o bardziej taki gotowiec, który jest i tak dalej. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę sporo inspiracji, wiedzy, fajne dane, fajne badanie o tym modelu call to action. Myślę, że tutaj naszym uczestnikom się to przyda. Zaraz skończymy już ten webinar. Na koniec, jak już Was, powiedzmy, wyrzuci z tego okienka, będziecie mieli takie okienko, w którym będziecie mogli napisać, co sądzicie o tym webinarze. I ja bym też Was prosiła, żebyście tam napisali, o czym byście chcieli jeszcze usłyszeć w innych webinarach, bo to dla nas jest fajny feedback do tego, żeby tworzyć treści zgodne z Waszymi oczekiwaniami. Więc byłoby bardzo miło, gdybyście tam coś napisali. Widzimy się tak naprawdę już za tydzień. Kolejny webinar, tym razem o sztucznej inteligencji w copywritingu. Także bardzo Ci dziękuję, Błażej, że Dziękuję odpowiedziałeś bardzo na za moje zaproszenie. zaproszenie, że przygotowałeś świetną prezentację i że podzieliłeś się tą swoją ekspercką wiedzą. Naprawdę wielkie dzięki i trzymajcie się Tak, wszyscy. dziękuję bardzo wszystkim. Jeżeli macie pytania, faktycznie to zadawajcie już po tym webinarze. Tak, trzymajcie się, pa pa. Cześć.